No dobra, dorwałeś nowiutkiego 512-gigabajtowego iPhone'a, czad, albo po prostu zaktualizowałeś system iOS w starym telefonie do wersji 14. Ech, tak czy inaczej, czeka na ciebie mnóstwo nowej zabawy z widżetami, które możesz od teraz dodawać do ekranu początkowego w trzech rozmiarach: małym, średnim i dużym. Nie musisz już samodzielnie tworzyć folderów na swoje apki, bo zrobi to za ciebie biblioteka aplikacji. Biblioteka automatycznie posortuje wszystkie apki według kategorii. W folderze ostatnio dodane znajdziesz te, które ostatnio pobrałeś. Oprócz nich będą tam też ostatnio uruchamiane wycinki aplikacji. Tryb drżenia też się zmienił. Aby włączyć go w systemie iOS 14, dotknij i przytrzymaj palcem pusty obszar na ekranie i voilà! Wszystkie ikony zaczynają drżeć. W tym trybie możesz usunąć apkę lub przenieść ją do biblioteki. Wystarczy tylko stuknąć na minusik. Aby wyjść z trybu drżenia, dotknij palcem pusty obszar ekranu lub wybierz opcję gotowe w prawym górnym rogu. Ten tryb pozwala też ukryć strony, których za bardzo nie używasz. Włącz tryb drżenia, stuknij kropki u dołu ekranu. Jedna kropka odpowiada jednej stronie, a na ekranie pojawią się wszystkie strony, jedna obok drugiej. Stuknij kółko pod stroną, którą chcesz ukryć. Wybierz opcję gotowe i gotowe. Aby odkryć którąkolwiek ze stron, stuknij ponownie kropki, a potem kółko pod wybraną stroną. Teraz możesz także ustawić domyślną aplikację do przeglądania internetu lub poczty. Przejdź do ustawień, przewiń ekran w dół i znajdź apkę, którą chcesz wybrać jako domyślną. Wejdź w jej ustawienia. Zobaczysz tam opcję domyślna aplikacja pocztowa. Stuknij ją i wybierz z listy odpowiednią apkę. Kolejną fajną funkcją systemu iOS 14 jest możliwość ukrycia folderu z ostatnio usuniętymi zdjęciami. Przejdź do ustawień i wybierz opcję zdjęcia. Przewiń ekran w dół i znajdź opcję album ukryte. Jeśli ją włączysz, każdy z dostępem do twojego telefonu będzie mógł zobaczyć ten album. Bardzo przydatną i do tego zabawną nową funkcją jest mycie rąk. Jeśli masz zegarek Apple Watch i zaczniesz myć ręce, urządzenie wykryje to i dopilnuje, by cała czynność trwała co najmniej 20 sekund. Nowa funkcja może też przypominać o myciu rąk. Jeśli nie umyjesz ich w ciągu kilku minut od powrotu do domu, otrzymasz odpowiednie powiadomienie. Wiadomości iMessage też przeszły lifting. Teraz możesz przypiąć do 9 rozmów u góry listy, aby mieć szybki dostęp do najczęściej używanych kontaktów. Dodano też możliwość oznaczenia danej osoby w konwersacji i skierowania wysyłanej wiadomości konkretnie do niej. Oprócz tego można też filtrować nieznanych nadawców. Jeśli w wiadomościach włączysz opcję powiadom mnie, będziesz otrzymywać powiadomienia, gdy ktoś wspomni o tobie w konwersacji i to nawet tej wyciszonej. To świetna opcja dla tych, którzy wyciszają większość rozmów, bo nie przegapią żadnej ważnej wiadomości i nie będą musieli przeszukiwać mnóstwa niepotrzebnych informacji. W wiadomościach iMessage odświeżono nieco Memoji, dodano 11 nowych fryzur i aż 19 nakryć głowy, które pozwolą ci tworzyć wyjątkowe Memoji. W dodatku dzięki nowym naklejkom prześlesz komuś wirtualnego przytulaska i pokażesz, że się rumienisz. Słodkie, co nie? Ups, mamy złe wiadomości dla tłumaczy. Tryb rozmowy w aplikacji Tłumacz dzieli ekran na dwie części. Po jednej stronie apka wyświetla transkrypcję tekstu mówionego, a po drugiej go tłumaczy. Aplikacja obsługuje aż 11 języków. I tak, bez internetu również działa, więc nikt nie podejrzy twoich rozmów. Zaktualizowano też aplikację Pogoda. Teraz możesz sprawdzić prognozę minuta po minucie, aby dowiedzieć się na przykład, jak dużo deszczu czy śniegu spadnie przez następną godzinę na terenie USA. Oprócz tego użytkownicy w Stanach, Europie, Japonii, Kanadzie i Australii będą otrzymywać alerty dotyczące groźnych warunków pogodowych, takich jak tornada, sztormy i powodzie.
poprawiono jakość obrazów wideo w rozmowach FaceTime i teraz ich rozdzielczość wynosi do 1080p. Dotyczy to tylko iPhone'ów X lub nowszych, sorki. Najfajniejsza jest tu jednak funkcja kontaktu wzrokowego. Dzięki niej wideo rozmowy staną się bardziej naturalne, bo funkcja dopasuje obraz do położenia twoich oczu, szczególnie wtedy, gdy patrzysz na ekran, a nie w obiektyw. W systemie iOS 14 można przypisywać przypomnienia do osób z list udostępnianych. Kolejną ciekawą funkcją przypomnień są sugestie inteligentne, które jednym dotknięciem ekranu pozwalają dodawać daty, godziny i miejsca. Aplikacja Apple Cash zyskała tryb rodzinny. Możesz w nim dodać do 5 członków rodziny poniżej 18 lat. Jeśli zechcesz przesłać trochę kasy jednemu z nich, możesz to zrobić za pośrednictwem wiadomości iMessage. Będziesz też otrzymywać powiadomienia dotyczące wszystkich transakcji i przelewów wysyłanych lub odbieranych przez członków rodziny. Udoskonalono też aparat. Pewnie ciężko to zauważyć, ale teraz zdjęcia wykonuje się szybciej dzięki skróceniu czasu robienia zdjęcia jedno po drugim. Ulepszono tryb nocy, aby strzelanie fotek nocą było jeszcze przyjemniejsze. Miłośnicy selfie ucieszą się z opcji wykonywania odwróconych zdjęć, dzięki której selfie będzie odpowiadać obrazom z przedniego aparatu. Każdy model iPhone'a ma wbudowany czytnik kodów QR. Nieważne, czy masz starego, dobrego iPhone'a 5, czy nowiusieńkiego iPhone'a 12. W systemie iOS 14 ulepszono czytnik QR tak, aby mógł zeskanować niemal każdy kod, nawet taki niewielkich rozmiarów, czy o nietypowym kształcie. Jeśli słuchasz muzyki z telefonu iPhone, to wypróbuj funkcję auto-odtwarzania. Jej zadaniem jest wyszukiwanie piosenek podobnych do tych, które lubisz. Dodano też wiele nowych filtrów ułatwiających przeszukiwanie biblioteki. Dźwięk przestrzenny to nic innego jak zapewniający niesamowite wrażenia dźwięk 3D. Aby włączyć tę funkcję, przejdź do opcji Bluetooth, stuknij ikonę informacji obok swoich słuchawek AirPods, tak, ta funkcja działa tylko z nimi, i włącz opcję dźwięk przestrzenny. Koniecznie sprawdź też opcję dostępności. Opcja podążaj za iPhone'em musi być włączona. Powiedzmy, że chcesz ukryć swoją lokalizację przed aplikacją TikTok. Możesz otworzyć ustawienia apki i wyłączyć dostęp do lokalizacji. System iOS 14 daje teraz jeszcze jedną możliwość. Jeśli wyłączysz opcję dokładna lokalizacja, TikTok otrzyma jedynie twoją przybliżoną lokalizację zamiast dokładnego adresu. W aplikacji Dom znajdziesz teraz automatyczne sugestie. Dodatkowo apka może dostosowywać barwy światła w zależności od pory dnia. Inną fajną funkcją jest rozpoznawanie twarzy. Funkcja ta może nawet rozpoznać kogoś, kto dzwoni do twoich drzwi, o ile masz tę osobę oznaczoną w aplikacji Zdjęcia. System iOS 14 zadba o twój sen dzięki nowym trybom snu i relaksu. W apce Zegar pojawiło się wiele nowych funkcji, takich jak harmonogram snu. Najpierw upewnij się, że harmonogram snu jest włączony. Edytuj aktywne dni. Możesz ustawić cel snu i wybrać opcję relaks. Dodaj potrzebne ci apki do skrótów na czas relaksu. Dzięki temu szybko znajdziesz je na zablokowanym ekranie, gdy twój telefon przejdzie w tryb snu. Doszło także nowe ustawienie Wi-Fi o nazwie adres prywatny. Może ono ograniczyć śledzenie twojego iPhone'a w poszczególnych sieciach bezprzewodowych. Teraz z łatwością wydłużysz czas pracy baterii. Po pierwsze, ogranicz używanie widżetów. Staraj się nie dodawać ich zbyt wiele i korzystaj mniej z tych, które gromadzą wiele danych. Wypróbuj automatyczne włączanie trybu niskiego zużycia energii, gdy procent naładowania baterii spada do określonego poziomu. Otwórz opcję automatyzacja, dotknij plusik i utwórz nowe ustawienie automatyzacji. System iOS 14 wprowadził mnóstwo aktualizacji klawiatury i poszczególnych języków, ale następną funkcję polubisz niezależnie od tego, jakim językiem się posługujesz. Jeśli chcesz znaleźć właściwe emoji, po prostu wpisz odpowiedni wyraz lub wyrażenie. Uwaga, lenie! Ta funkcja wam się spodoba. Od teraz można wysyłać wiadomości głosowe z pomocą Siri. Wystarczy powiedzieć: hej Siri, wyślij wiadomość głosową do Jane Smith. Siri nagra wszystko, co powiesz, a następnie odtworzy ci nagranie. Potem zostanie ci tylko wybrać opcję wyślij.